Poza codziennymi obowiązkami pracy zawodowej. Ta wystawa prezentuje szeroki spektrum twórczości, ceramikę artystyczną, fotografię, filatelistykę, kolekcjonerstwo, haft krzyżykowy, koronkę szydełkową, rękodzieło artystyczne oraz rzeźby. Artyści, którzy prezentują się na tej wystawie, to ludzie wrażliwi na piękno otoczenia, bogaci wewnętrznie, pełni pasji, której często brakuje we współczesnym świecie. Szanowni Państwo, tak właściwie to jest ta pasja. Nam się wydaje, że pasje to mają znak tych emocji, które mają twórcy, którzy się prezentują. Bo cóż ja mogę powiedzieć o twórczości pani Agnieszki Krzyżowskiej, która no, wspaniałe rzeczy robi. Ona najlepiej by to powiedziała. To samo pani Małgosia Kania. No to są przepiękne fotografie, no, które my patrzymy i zachwycamy się, natomiast niewiele dokładnie może na ten temat powiedzieć. Także będę miała taką serdeczną prośbę, że w momencie, kiedy ja przechodzę dzisiaj swoje prace, pani Agnieszka Krzyżowska, ceramika artystyczna. Pani Agnieszka, zapraszam. Pani Małgorzata Kania, fotografia. Bardzo bym zapraszała tak mniej więcej do siebie. Pan Jerzy Klementowski, filatelistyka, kolekcjoner. Haft krzyżykowy. Pani Alicja Stefanowicz, czyli druga pasja. Pani Genoveta Wieczorek. Zapraszam pani Gminy. I pani Helena Pękarska. Nie wiem, czy jest pani Helena? Nie, nie ma. Nie ma. I koronka szydełkowa. Proszę państwa, no to jest niesamowita ilość prac i tak różnorodna, że no powiedzmy tak, ja jako zwykły laik, który zna się na tańcu ludowym tylko i wyłącznie, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć paru mądrych słów na ten temat. Ale zanim Państwo powiedzą o swojej twórczości, ja bym prosiła Pana Wójta o parę słów.
artystą, ale jestem mecenasem waszej sztuki. Ale można być. Tak, i podziwiam naprawdę te prace, które państwo wykonujecie. Staram się być na wszystkich wystawach, jakie są organizowane, tak tutaj w Woli Mieleckiej, jak i w Kożulowie. Naprawdę to są dzieła, które mogą być przedstawiana nie tylko tak w takich małych środowiskach, ale także zresztą tak są nasze, prawda, prace naszych artystów na szerszym forum, czy to w powiecie, czy po prostu w wystawach wojewódzkich biorą udział. Także tylko mogę pogratulować państwu waszej pasji i bardzo bym chciał, mamy tutaj ten ośrodek, który funkcjonuje i myślę, że będzie się rozwijał, jest po to, żeby wszyscy swoje pasje mogli rozwijać. Widzę, że bardzo dużo jest młodzieży. To cieszy, że wpajacie państwo, bo przyprowadzając tutaj tę młodzież, powodujecie to, że rośnie zainteresowanie tą sztuką, którą państwo wykonujecie. Na pewno dużo jest osób, które nie dzielą się swoimi pasjami, tutaj nie przedstawiają. Dużo osób znam, które prywatnie wykonują w swoich domach naprawdę arcydzieła sztuki, tak trzeba powiedzieć, tylko wstydzą się wyjść z tym do publiki. A bardzo bym chciał, żeby właśnie tutaj ten ośrodek, czy ten, czy po prostu Kożulowie, był miejscem, taką areną, gdzie wszyscy możemy pokazać i cieszyć się tym, co po prostu wykonują nasi mieszkańcy. Chcę serdecznie podziękować za zorganizowanie takiej wystawy, że mogłem się zaprezentować i inni artyści też zaprezentują się tutaj, zaprezentowali się na tej wystawie. Jak tu widać, ja trochę tego tych gratów nazbierałem, bo to można powiedzieć, mam wielką tremę, ale będę mniej więcej omawiał, że można będzie się zapoznać. Są to przedmioty, z którymi właśnie nasi rodzice, dziadkowie się obchodzili, pracowali i tak dalej. Są te konwie drewniane, które dzisiaj nie spotykamy. Jest nawet takie urządzenie, co to było. To jest lokuska do włosów, panie sobie robiły tutaj grzały na kuchni i robili sobie właśnie takie fale. Jest ogrzelaska, jest tutaj duża żelazka, gdzie tylko podgrzewało się na palenisku, a później wkładało się do żelazka i prasowało się. Też ciekawa rzecz, kawał złomu. No bo mamy świderki takie drewniane, które właśnie były używane w stolarze, używane. Dzisiaj nie spotyka się, to się naciskało piersią tutaj w drzewie, nie w metalu. Do metalu to były znowu duże takie pokrętła i można było wywiercić. Tu mamy znowu też taki eksponacik. Ciekawy, nie? To takie tryków, ale to jest do oszczędzenia brzytwy. Do oszczędzenia brzytwy. Dziadkowie to mieli zawsze, wtedy na pasku mogli oszczędzić tą brzytwę. Teraz tu mam taki niekompletny kołowrotek, które nasze babcie siedziały i przędły nawijały na takie urządzenie, które nazywa się motadło. Na to się motało taki zwij i gniczy. Ręcznie to przędła się działa na stołku i tak dalej. To jest unikat. Jeszcze są te takie chłopskie szufle do zboża przewalania. Władza szuflarska, prawda, wyrobiona. Obawy, że to się wsadza. Tu mamy znowu, rodzi się nowa parafia, tu są zdjęcia, fotografika, tu znowu jest na planszy święty Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej. Tu bardzo kolorystycznie, różnorodnie są znaczki, datowniki, także proszę się przyglądać, to bardzo ciekawe. To tak na co dzień nikt nie spotka tego, ale filatelistyka to ma do siebie, że gromadzi się poprzez pocztę i wtedy układa się temat taki odpoczynek. Tu mamy znowu militaria, menażka, tu są te chłopoki takie małe, są znowu młynki do kawy różnego rodzaju. Wręciliśmy, mieliśmy telefony, jedno jest
guzikowy telefon, tu jest tarczowy, a teraz mamy kieszonkowe telefony i wszystko, internet, wszystko mamy w jednym aparacie. Tu znowu mamy Wola Mielecka, panie zasłoniły nam. Wola Mielecka wczoraj i dziś. Ja się zawsze odwołuję do wczoraj, bo dzisiaj to wiemy, co to jest za kwadrat. I tu mamy te budynki stare Woli Mieleckiej, które jeszcze istnieją. Mamy tutaj pole, orkę, koniem. W domu już rodzinnym u dziadków troszkę się zbierało, ale poprzez II wojnę światową, te inne przeprowadzki, to poginęło to wszystko, bo dzisiaj wyrzucamy niepotrzebne, wprowadzamy coś nowego i tak dalej. Tu jeszcze jest to radio z gramofonem. To jest taki jak adapter nasz, tylko to jest gramofon nazwany i to się zamyka. Tu płytę, jest ta płyta założona na tym urządzeniu i odtwarzało się różne piosenki, melodie. Również były takie znane pocztówki. I na nich też było już robione ta gra melodyjna i można było odtworzyć. No tak mniej więcej. Można powiedzieć, że niewiele trzeba już wymagać do opisu, ale informację mam. Zajmowała się fotografią od dzieciństwa i pierwszą lustrzankę dobił mąż. Była bardzo zadowolona, że tą pierwszą lustrzankę dostała od męża. Może że była zaplątana fotografią, rodziną, dzieci, które jednak są najważniejsze i tak będzie już zawsze. Lubi podróżować, kocha żyć, nurkować, żeglować, w ogóle kocha ludzi. Dlatego ich fotografuje, ponieważ fotografia zawsze pozostanie po nas i jest nieodzownym elementem naszych wspomnień. Znacznie bardziej niż obecnie nagrywane płytki fotograficzne i tak dalej. Jedna fotografia to jest fotografia. Jeszcze pani Małgosia mówi tak, że fotografia, a także negatywy odgrywały dla niej bardzo ważną rolę. Stąd zamiłowania do starej fotografii, do której sentyment pozostał do dziś, szczególnie w tych wykonywanych w studiu fotograficznym. Pani Małgosiu, serdecznie dziękuję. Jeżeli będą pytania do pani Małgosi, to oczywiście jeszcze parę słów o sobie, to jeszcze pani Małgosia. Chciałam tylko powiedzieć, że jak najbardziej w tych kufrach są fotografie, które proszę oglądać, można sobie pobrawać, bo fotografia jest blisko nas, to nie tylko, że trzeba ją podziwiać i oglądać, ją trzeba też dotykać, w ten sposób czuć, także tam są negatywy, one są przeznaczone na to, one są tak przechowywane, że spokojnie można sobie oglądać też i cieszyłabym się, jak te fotografie były oglądane. Dziękuję serdecznie. Biegnia wieczorek. Haftuje od 2004 roku. Pierwszy obrazek to był Pinokio. A później Bociany Komorskiego. Proszę. Bukiety kwiatów i obrazy religijne. Napisała mi tu, że wyszyła około 30 sztuk do 2014 roku. Ciekawe, gdzie jest, czego tu jest tylko 6. Pani Alicja Stefanowicz, jak mi powiedziała, zaczęła wyszywać 23 lata temu, dokładnie tak, w momencie, kiedy miała wolny czas, będąc w ciąży. A ponieważ synowie nasi są z tego samego roku, to już 23 lata. Największy obraz pani Alicji był formatu A0, czyli wielkości takiej 3/4 drzwi wyjściowe. Najmniejsze na tym, musicie państwo zobaczyć, to są wyszywane na kanwie plastikowej. Co jeszcze pani Alicja uwielbia robić? Wyszywać pejzaże, bukiety kwiatów, cykle pory roku, prawda? Każda pora roku, każdy miesiąc poszczególny. I oczywiście obrazy, tu jest obraz pani Ali, to jest ten oprawiony. W koronie cierniowej. To pani Ala mówiła tak, że gdyby miała wolny czas, to w ciągu miesiąca
wyszyłaby obraz? No proszę sobie policzyć, o 23 lata razy 12, matematykiem nigdy nie byłam dobrym, ale jest to duże. Na pewno. Następnie mamy panią Agnieszkę. Pani Agnieszka, to jest właśnie to, co w ogóle zachwyciło mnie, że na Woli Mieleckiej mamy coś takiego jak ceramikę artystyczną, a myśmy o tym nie wiedzieli. Dobrze, że tam gdzieś przez pytanie wystają pytają znajomy, docierane do ludzi, do których mówiliśmy wcześniej styczności. Pani Agnieszka interesowała się sztuką, odkąd pamiętam. Już w szkole podstawowej namawiali nauczyciele ją w tym kierunku. Jak stwierdziła zdrowy rozsądek, jednak skierował ją na studia w zupełnie innej, o innej tematyce. Będąc w Austrii, postanowiłam wziąć udział w licznych kursach doszkalających z malarstwa olejnego oraz akrylowego, a swoją przygodę z ceramiką rozpoczęłam w 2009 roku, również dzięki synowi, zapisując go na kurs. Po pewnym czasie postanowiła spróbować swoich sił sama i od tej pory konsekwentnie rozwija swoje zainteresowania i umiejętności w tym kierunku. W 2011 roku ukończyła 3-miesięczny intensywny kurs ceramiki artystycznej uznanej wiedeńskiej artystki, może mogę nie czytać dokładnie, a następnie w Polsce wzięła udział w kursie ceramiki artystycznej pierwszego lub trzeciego stopnia i pogłębia swoją wiedzę w zakresie rzeźby, płaskorzeźby oraz toczenia na kole garncarskim. I z tego co wiem, pani Agnieszka zgodziła się tutaj dla dzieciaków z Woli Mieleckiej poprowadzić warsztaty, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda. Bo ja myślę, że największą radochą dla dzieci to jest to koło garncarskie i garbina, kiedy mogą coś sobie tam, prawda, porobić. Szanowni Państwo, zostały nam panie nasze warsztaty. Pani Elu, ja myślę, że po prostu pani powie za wszystkie panie. Dobrze, no pani powie za wszystkim, i pani jest na każdych zajęciach. No panie szydełkują różnymi kolorami, różną grubością nici i różne wzory, różne rzeczy. Panie Piotrze, dziękuję. Kochają to, co robią. Panie Piotrze, może pan parę słów. Parę słów pokrótce, mam tylko jedną pracę. To jest, no, będzie próba skopiowania Tondo Tadei. Autorem jest Michał Anioł. No, ta rzeźba nie została dokończona. Co mi sprawia radość? No, lubię to robić. Jest to łatwe na początku, ale im bardziej się człowiek zagłębia, brnie jakby dalej, staje się to trudne i wtedy można no, przestać to lubić i nienawidzić. Na dzień, może dwa, albo na dzień. Tak jest, nie ma problemu. Z drugiej strony.